Cześć! Witam Was na moim kanale. W tym filmie najtańszy tester RJ45, czyli kabli sieciowych popularnej skręcki komputerowej. Tego typu testery można kupić już za kilkanaście złotych. Pokażę, jak go używać oraz w jaki sposób pokazuję trzy różne usterki. Przerwanie żyły, zamianę żył i zwarcie pomiędzy żyłami. Urządzenie składa się z dwóch elementów, testera i terminatora. Są tu dwie pary gniew. RJ11, telefoniczne i te, które nas interesują, RJ45. Przewody testujemy zarobionymi wtyczkami. Jeden koniec skrętki wpinamy w tester, a drugi w terminator. Włączam i od razu startuje test. Mogę tylko wybrać jedną z dwóch prędkości. Przy sprawnym przewodzie diody zapalają się kolejno, każda z nich i tylko jedna. Wystarczy patrzeć na terminator. Testera nie musimy widzieć. Może być daleko, na przykład w innym pomieszczeniu. Tak to powinno wyglądać dla sprawnego przewodu. G to ekran. Jeśli występuje w przewodzie, też będzie sprawdzony. Ten tester nie ma więcej funkcji. Więc zobaczmy, jak wskażę usterki. Przerwanie jednej żyły, zamiana żył i zwarcie. Najpierw przerwanie żyły. I na testerze, i na terminatorze nie świeci się wtedy jedna dioda. Żyła numer 3. Właśnie w ten sposób tester informuje o przerwanej żyle. Jeśli będzie przerwanych kilka, to nie zaświecą się odpowiednie diody. Zobaczcie teraz zamianę żył numer 3 i 6. Tester pokazuje nieprawidłową kolejność tylko na terminatorze. Na testerze jest OK. I moglibyśmy przeoczyć tą usterkę. Teraz zwarcie. Na testerze jedna dioda świeci jaśniej, a na terminatorze świecą jednocześnie dwie. Tak jest sygnalizowane zwarcie. W innych filmach na kanale bardziej zaawansowane testery, lokalizatory przewodów oraz ich porównanie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.